Halo, halo, cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie w pierwszym tego typu materiale na moim kanale, a mianowicie chodzi tutaj o Fortnite, oczywiście było na streamach, ale dziś mamy sezon 6, patch 6.0, do którego zaraz przejdziemy, do opisu zmian, ale na początek zobaczmy sobie zwiastun nowego sezonu, bo najprawdopodobniej jakiś będzie, jeszcze gry nie odpalałem, no i kupimy sobie karnet, przejrzymy go na spokojnie, są jakieś nowe miejscówki, są zwierzątka, jakieś pety dodali. Zobaczymy co i jak. Odpalmy sobie Battle Royale, no bo oczywiście to nas interesuje. Wczytywanie, zobaczmy co tutaj będzie. Zostawcie oczywiście kciuka. Obietnica karnetu bojowego, czyli standardowo w ramach podziękowań za zakup karnetu bojowego z 5 sezonu dajemy ci 5 darmowych stopni na rozpoczęcie 6 sezonu. Okej, okay, czyli do tej zobaczymy, to sobie przejdziemy, odblokujemy sobie zaraz. Sezon 6, karnet bojowy. No standardowo tutaj zobaczymy sobie zaraz ten karnecik, czekajcie chwilę, na razie tego nie robimy. Zmieńmy sobie, nie wiem dlaczego właśnie mam ustawione ustawione 2980, no ale już jak widzicie zmieniłem. Co my tutaj mieliśmy zrobić? Karnet bojowy? Karnet bojowy. Dobra, przechodzimy do karnetu bojowego. Tutaj troszeczkę się pozmieniało z tego co już widzę. Zakupmy sobie ten karnecik oczywiście. Nie tak, to ja robię. Kup karnecik za 950. Oczywiście. Odblokowujemy nasz karnet bojowy. Dobra, to sobie za chwilę przejrzymy. Co my tu mamy? DJ, jak mu tam? Zabrał Kurczę, zniknęło. Zebrał zestaw kawałków na imprezę doskonałą. Dobra, tutaj mamy jakąś cowboy. Strój do odblokowania, no proszę państwa. Zaraz będziemy. Oczywiście dzisiaj jeszcze pojawi się filmik z pierwszej gierki mojej. What the fuck, zajebista. Wyzwanie karnetu, oczywiście jakaś pajęcza sieć. To pewnie w nawiązanie do Spidermana, który niedawno wyszedł. 10 expa, 5 dodatkowych stopni w kolejnym sezonie. To jest do sztandaru. Kowbojka, ekran ładowania, sobie zaraz weźmiemy 100 V-dolków, bank, królewska fala, okej, okay. Kowbojka, kolejne graffiti, piknik, lotnia, dobra, co my mamy dalej, bus bojowy, emotka, sztandar, X-Pik, emotki, ekran wczytywania, okej, okay. Jakieś tutaj wyspa, właśnie, no są nowe lokacje. Wierny towarzysz, struwa do odblokowania. Można mieć peta, ale to w takim sensie można mieć peta. Czyli będziemy nosili jakiegoś pieska, kota, czy coś w tym rodzaju. Będziemy nosili na plecach, okej. Okay. Czysto i porządnie. Naciśnij play i zatęcz w bezruchu. Bajkowy kapturek. Czyżbyśmy mieli jakiegoś tutaj czerwonego kapturka gdzieś niedługo? Zobaczmy, eliksir dobrej zabawy. Tutaj fałdolki. Spaliny, okej. Okay. Koci księżyc. Pastelowy patro. O Boże. Lotnia. Ogień krzyżowy. Dobra. Jazda mamy. Serio? Lol. Ciekawe jakie to będzie miało. Jaki to będzie miało oczywiście hitbox związany z tą lamą. Dobra, X-Pik DJ jak mu tam, czyli ten lamowy DJ. Pomidor, rzadkie, plask. To zamiast do pola golfowego będzie można pomidorkiem strzelać, tak? Do tych kamuflaż. Kameleon, okej, okay, spoko. Lampa pomocnicza. Świeci się pewnie jak psu jajco na daleko. Koszmar kanalerza. Źle. No nieźle. Ciekawe czy jak odpalamy tę emotkę, to będziemy serio biegli do przodu. Dobra, X-Pik, Valkyria, czyli to co już widzieliśmy podczas... To był pokazywany ten screen, był jak wprowadzali Valkyrię do gry. Świetliki, dobra. Wizualizator, dwa talerze. Okej. Pionier preriowy. Mam nadzieję, że jakieś tam są dzisiaj wyzwania już dodane, bo już widzieliśmy tam kawałek, że są z pierwszego tygodnia.
Łuski, łuskowaty, stylowa do odblokowania. Właśnie, tutaj jest pytanie, jak to będzie wyglądało, no bo tu jest niby stylowa do odblokowania, tak, ale nic tutaj, tak jak patrzę, się nie zmienia, nie? Fortuna, mam tego skina, jest naprawdę fajny, super. To trochę wygląda, jakby musiała do toalety, nie? Bajka, las nie jest bezpieczny przed nią, część zestawu, czerwony kapturek, no właśnie, o tym mówiłem. Okej. Dobra, tak wygląda z tyłu, tak wygląda z przodu, z boku. Lecimy dalej, lecimy dalej. Czarna wdowa, okej. Ogólnie, ogólnie co do tego sezonu, to ma być to jakaś mroczny sezon to ma być. Niesamowity właśnie playby zrobiło się strasznie. Rzadkie muzyka. Dodali jakąś muzykę? Można? Ja mam wyciszoną muzykę. Czekajcie. Stosy. Trochę przegiąłem. Jak dodali muzykę? Aha, to jest to. Dobra. Nietoperze skrzydła, nocny sabat. Nie ma takiego zestawu, więc pewnie gdzieś tu będzie dalej do odblokowania. Papier toaletowy. Kostek biały. Oficjalna wersja wyglądu kostka. No tutaj nie mamy, widzicie? Tutaj nie ma stylu do odblokowania do tego skina, do tego plecaka akurat. Dobra, expik jakiś. Koniec gry. No to jest akurat fajny taniec, spodoba mi się. Postrach mórz, mięsko, emotka. Nietoperze. Zajebioda, to będzie fajne do tego kruka. Opadanie, na pewno ktoś tam wybierze. Pani mroku! Stworzenia nocy potrafią się nieźle odgryźć. Nocny sabat. Zajebiste. No to mi się podoba. To mi się podoba. Okej, lecimy dalej. Chochliki, to wygląda bardziej jak baloniki jakieś. Dobra, co my tu mamy? Łusek różowy. Kolejny. Tutaj mamy do golfa. Grafika pani mroku. Zajebista jest ta lotnia do niej. Ale i tak smok jest najlepszy, którego mam, oczywiście. Tu nic ciekawego. Widmowa esencja, okej. Dyskrukcja. Strasznie podobne do kruka, nie? Do ekranu ładowania kruka, mi się wydaje. Psianka. Obrończyni sosu. Okej. Kurde, znowu wyjechałem myszką na drugi ekran. Niestety. No dobra, tak wygląda z tyłu. To jest do tego samego. No i zbliżamy się powoli do końca, wam powiem. Kostek ciemnobrązowy. No to tak szczerze mówiąc, jest jeden piesek i nic więcej, nie? Oryginalny remix, okej. Straszliwiec. O ja pierdolę. No i jest nasz skin na setny level. Dobra, łusek czarny. Mamy straszliwiec. Księżyc w pełni. Wow. No tak powiem wam szczerze, że ten nowy skin to strzału nie robi, dupy nie urywa, nie? Tak jak patrzę. Dobra, przejrzyjmy sobie szafkę, bo tutaj odblokowaliśmy co nieco. No kurde, tą laseczkę to rzeczywiście, że bierzemy. To jest DJ Lama, którym nikt nie będzie grał. Bierzemy kowbojkę. Zostawiamy sobie na razie to. Czy coś tu jeszcze mamy? Zobaczmy. Wybierz muzykę. Dobra, tu są muzyki do blokowania. No i ekran ładowania jakiś nam się odpalił. Z kowbojką. Dobra, tego też wybierzmy. Nic innego tutaj. Plecaka nie noszę, bo mi niepotrzebny, ale powiem wam, że kowbojka wygląda zajebiście. Mój ulubiony skin już w tym sezonie, nie? Na pewno jak w następnym odcinku będzie gierka odnośnie
odnośnie moja pierwsza gierka w sezonie szóstym, no to na pewno będziemy nią grali. Dobra, tydzień pierwszy. Podnieś legendarny przedmiot w różnych meczach. Odzyskaj zdrowie przy przytulnym ognisku, okej. Okay. Etap pierwszy, przeszukaj skrzynię. Trudny? Serio? Serio? Trudny? Użyj osłon. Czyli krótko mówiąc, jak ktoś do nas strzela, to pewnie mamy postawić sobie ścianę. Wyląduj na rozdrożach rupieci. Rozdroża rupieci. Gdzie są rozdroża rupieci? A, dobra, już wiem. Po lewej na górze chyba. Zadzwoń w świetle różnych latarni ulicznych. Spoko. Zlikwiduj przeciwników w różnych nazwanych lokacjach. To tak szczerze mówiąc, co do wyzwań z pierwszego tygodnia, no to nie trzeba tutaj nic nagrywać, bo miałem zamiar, jak była jakaś gwiazdka, to zaraz ją odszukać. Mapę i tak dalej, ale widzę, że nie ma tutaj żadnej gwiazdki, po prostu jest prosty schemat do odblokowania, czyli wszystko da się logicznie zrobić, wszystko rozumiem, chyba każdy. Okej, okay, zobaczmy kowbojkę. Tak ona wygląda do odblokowania. Aha, tutaj jest... W ten sposób można ją blokować. Oprócz tego, że za expa odblokowujemy tą kowbojkę, którą dostaliśmy. Ogólnie to podstawowy skin jest najlepszy. To jeszcze można je odblokować i różne kolory kapelusza poprzez robienie wyzwań w tygodniu. Dobra. No i polowanie. 10 tygodni. 10 karnetów. Dodatkowy skin. 3, 6, po 7. Odblokowujemy naszego skina. Znając życie, są tu po prostu dodatkowe gwiazdki. Okej, okay, przechodzimy teraz do patch note'ów, bo są dość ciekawe, dodali nowe lokacje. No i na koniec wrócimy jeszcze sobie do gierki i wejdziemy sobie na plac zabaw i zobaczymy, jak wygląda mapa. Tak więc widzimy się za chwilę. Ok, znajdujemy się teraz w patch note'ach, aktualizacja 06, no, a właściwie 6.0. No, to już widzieliście zwiastun. Karnet bojowy, Battle Royale, nowy sezon, nowy karnet, 100 stopni, ponad 100 nowych nagród. Już w grze w cenie 950V dolków, dodać się więcej. Pupile, tak jak już było widać. No tak naprawdę mamy tylko te trzy pupile i ten piesek jest w różnych stylizacjach, czyli mamy kameleona, smoka i pieska. Widmowe kamienie, wtopcie się w mrok z nowym przedmiotem jednorazowym do znalezienia na mapie. Jest nowy przedmiot właśnie, o tym nie wspomniałem wcześniej. Jakiś kamień, który pozwala wam być chyba niewidzialnym, z tego co zrozumiałem. Zmiany na mapie, dodali latającą wyspę, rosnące uprawy, nadciągająca burza. Na mapie nastąpiły zmiany, lećcie je zobaczyć. To zaraz będziemy sobie... Ratowanie świata nas nie interesuje, dlatego przechodzimy dalej. Ogólnie wydajność naprawiono, jakieś tam rzadkie błędy, które wyłączały grę. Nie jest to zbyt ważne. Na urządzeniach mobilnych ikony widmowego kamienia pojawiają się w pustych polach ekwipunku, zanim kamienie zniknie. Chcecie wiedzieć, co leży na sercu społeczności? Wejdź na stronę, tralatatata. Broń i przedmioty, dobra. Dodali te widmowe kamienie. Przedmiot jednorazowego użytku znajdowane zwykle wokół obszarów skażonych burzą. Czyli jeżeli dobrze rozumiem, to będziemy mogli ten przedmiot znaleźć w miejscu okręgu burzy. Tak na to by wychodziło. Użycie widmowego kamienia daje na krótki czas widmową formę, czyli będziecie po prostu niewidzialni, tak jak już wspominałem. Brak możliwości użycia broni. Postać stojąca bez ruchu jest niewidoczna dla wroga. Gdy postać porusza się, staje się lepiej widoczna i pozostawia za sobą widmową smugę. Czyli krótko mówiąc, jeżeli się nie ruszacie, jesteście niewidoczni podczas używania tego, ale zapewnia większą prędkość poruszania się, wysokość skoku oraz odporność na obrażenia od upadku. Zapewnia nową zdolność, fazę, można ją aktywować przyciskiem strzału. Faza przemieszcza postać w kierunku, w którym jest zwrócona, a także umożliwia przenikanie przez obiekty. Czyli takie wejście ogra trochę będzie można zrobić. Efekt trwa przez 45 sekund, ale można go wyłączyć wcześniej przytrzymując alternatywny przycisk strzału, czyli przycisk strzelowania, czyli prawy przycisk myszy. Granat impulsowy, tak jest. Pistolet maszynowy z tłumikiem, lekki pistolet maszynowy, odbijacz i zdalne ładunki wybuchowe wróciły do skarbca. Czy wy rozumiecie, co to oznacza? Bo ja rozumiem. Czyli krótko mówiąc, nie będzie już SMG żadnego poza P90. Nie będzie możliwości granatów impulsowych, czyli nie będziecie mogli wyskoczyć, polecieć gdzieś i wylądować. Odbijacz, jeśli się nie mylę, to były te fioletowe granaty, które pozwalały wam przelecieć przez budynki i zdalne ładunki wybuchowe, czyli T4 również już nie będzie. Co mnie bardzo cieszy, bo to co się działo w poprzednim sezonie z tymi dwoma broniami, z lekkim pistoletem maszynowym, z pistoletem maszynowym z tłumikiem, było po prostu porąbane. Bardzo mnie cieszy, że to usunęli. Szkoda, że nie usunęli też P90, bo
No, P90 wciąż będzie używana jako ta dodatkowa broń, ale będzie teraz trudniej te pistolety znaleźć i nie każdy będzie posiadał pistolet maszynowy, którym będzie mógł rozwalać wam osłony. No i będzie musiał się troszeczkę namęczyć, naskillować, żeby rozwalić kill-offem wam ścianę i postawić swoją. Odbijacz i zdalne ładunki wybuchowe wróciły do skarbca, tak jak już wspominałem. Wszystkie broni i przedmioty, które wracają do skarbca, są dostępne na placu zabaw, co prawda, ale nie będzie ich już w grze. Do przyssaka dodano pęd. Jeśli przyssak przyczepił się do obiektu w ruchu, np. pojazdu lub gracza, jego pęd zostaje dodany do siły wystrzału przyssaka. Czyli krótko mówiąc, jak tym przyssakiem, lepakiem, przyssawką, jak zwał, tak zwał, złapiecie się samochodu, no to polecicie trochę dalej. Zmniejszono liczbę użyć przyssaka z 15 do 10, ok, czyli krótko mówiąc, będą mieli ludzie mniej skoków. Zmniejszono obrażenia dubeltówki. Boże święty, kocham ten patch! Dubeltówka umarła! Tak jest! Ze 143 do 114, czyli fioletowa, i ze 120 do 150, czyli o 30 damage'u mniej będzie robiła dubeltówka. Krótko mówiąc, jeżeli ze złotej gościu nie trafi wam heada, no to nie umierzecie. Przy full HP i full kewie. Zmniejszono szanse na podwajanie się podwójnych pistoletów w łupach z luzem. W łupach luzem, tak? Pojawianie się podwójnych pistoletów w łupach luzem z 1,49 do 0,88, czyli tych pistoletów para nie będzie już tak często, nie będziemy już tak często widywać. Poprawione błędy. Gracze nie będą już wystrzeliwali z siłą większą niż planowano po przyspieszeniu do pojazdu. Korzystanie z przyssawki podczas używania panelu skokowego nie będzie już spowodowało problemu. Górna połowa medalu postaci nie będzie już przenikać przez ściany. A, górna połowa modelu postaci nie będzie już przenikać przez ściany przy korzystaniu z przyssawek podczas kucania. Okej, no to jest spoko, tylko no fajnie by było, jakby w ogóle postać nie przenikała przez ścianę, jak już ją postawimy, czy przez schody, nie? Co nie? Fortnite, może byście w końcu to naprawili. Naprawiono wizualny błąd, który mógł powodować, że przepychacz przyssaka po wystrzale wciąż był widoczny w broni. Możliwość zmiany ekwipunku nie będzie już blokowała podczas strzelania z przyssaka w trakcie zmiany broni. Dopasowano długość animacji przeładowania ciężkiej snajperki, tak by była lepiej zsynchronizowana z przeładowaniem, czyli po prostu nie wyglądało to wizualnie ładnie, w przeciwieństwie do tego, co wydawało nam dźwięki, tak. Zmniejszono siłę, z jaką ładunki wystrzelone ze strzelby oddziałują na pojazd. Nowe lokacje, to za chwilę. Przejdziemy sobie do gry, zobaczymy. Zapisz się do gry, korzystając z ulubionego sposobu sterowania. Krótko, czytałem to już tutaj całe, możecie sobie też jeszcze zapauzować i przeczytać. Chodzi głównie o to, że osoby grające na komputerze będą mogły po wejściu do gry przełączyć się na kontrolę, a osoby, które grają na kontrolerze, nie będą miały możliwości już przełączenia się na klawiaturę i mysz. I to, co jest fajne, to, co mi się podoba, to są zmiany w kręgach burzy. Czyli tak, od czwartej strefy czas oczekiwania skrócony o 10 sekund, ale wydłużył się o 10 sekund czas ruchu, czyli skurczania się strefy. To samo w piątej, od 20 sekund krócej, ale 20 sekund dłużej kurczy się. 30 sekund oczekiwania mniej i 30 sekund kurczenia więcej. Czyli tak naprawdę jest to samo, tylko strefa będzie troszeczkę dynamiczniej się poruszała. Siódma strefa bezpieczna przed burzą. Z 45 do 20 czas oczekiwania i z 25 sekund do 50, czyli 25 sekund do góry wydłużono czas. I zwiększono promień. Zwiększono promień tej strefy, czyli to już jest ta strefa, będzie troszeczkę większa. Ósma strefa bezpieczna przed burzą z 30 do 15, czyli po 15 sekundach rusza. Będzie po prostu najprawdopodobniej dynamiczniejsza walka w ostatnich kilku strefach. Pierwsza, druga, trzecia została bez zmian, a zobaczymy, jak będzie przy ósmej, dziewiątej, bo przeważnie się gry kończyło przy szóstej, siódmej, przynajmniej u mnie tak było. Tutaj z 30 do 15 przy 8 i zwiększone oczywiście o 15 i krąg również zwiększony. 9 z 30 do 15 i o 15 wydłużona. Poruszające się strefy bezpieczeństwa przed burzą na późniejszych etapach gry będą przemieszczać się o 50% dalej od poprzedniej strefy bezpieczeństwa, czyli będziemy musieli więcej przejść. Dlatego jest też troszeczkę ten czas wydłużony i będziemy musieli kawałek dalej się dostać. Możliwe, że co do tego, w późniejszych etapach gry, jeżeli się nie mylę, to siódma strefa zawsze była kawałkiem w szóstej, a połowa była poza szóstą strefą.
A te dwie zawsze były już poza siódmą strefą i ósmą strefą, czyli ósma była poza siódmą i dziewiąta była za ósmą. Więc zobaczymy, jak to będzie dalej. Przycisk aktywujący klakson TWG został przypisany do dowolnego przycisku krzyżaka, aby umożliwić ruch automatycznie. Nie będzie już można ustawić pułapek na płotach z drutu kolczastego. Szczerze mówiąc, nigdy nie widziałem, że można było ustawić tutaj na płocie z drutu kolczastego. To najprawdopodobniej było na Dusty, jeśli się nie mylę. Poprawiono błędy tutaj odnośnie troszeczkę płynności, zoptymalizowano trochę na Switchu grę. To dla mnie nie jest to ważne, trochę na. Zoptymalizowano jest na Androidzie S9, na Samsungu i Note 9. Gracze będą mogli odtąd wybrać, to jest odnośnie tych dźwięków, które tam wcześniej mówiłem, pokazywałem. Chyba dwa są tylko dodane. Zmieniono przetworzenie dźwięków kroków, tak by zwiększyć kontrast między brzmieniami. Okej. Troszeczkę tutaj poprawiono, no mam nadzieję, że odnośnie dźwięku w końcu będzie można usłyszeć przeciwnika, który jest nad nami, a nie będzie się nam wydawało, że jest na dole. Trochę zmieniono trochę układ szafki, co już widzieliście. Pupile już w grze. Naprawiono jakieś tam delikatnie błędy. Troszeczkę zmian w systemie powtórek, ale nie są one dla nas zbytnio ważne. Tak szczerze mówiąc, będzie można zmienić prędkość ruchu po ukryciu interfejsu z takich ważniejszych rzeczy. No i opis przedmiotów w grze będą odtąd wyświetlane bardziej spójnie na urządzeniach mobilnych. To by było na tyle z opisu zmian tutaj w patchu. Mam nadzieję, że będziecie już wiedzieli, że gra się zmienia. Oczywiście link do tego patch note'a macie w opisie, zarówno w wersji polskiej, jak i angielskiej. No i teraz przechodzimy na mapę. Zobaczymy, co się tam zmieniło. Okej, wracamy do gierki. Plac zabaw. Nie dobieramy graczy. Odpalamy. Zobaczymy, co tutaj nam gra teraz oferuje. Jak wygląda mapa. Wylądujemy sobie gdzieś na nowym kawałku mapy, który został dodany. Nie odpalałem jeszcze. Tak się jaram. Powiem wam normalnie. Jak ogień. Okej. A gdzie są te nowe miejsca? Tu jest nowe miejsce, na pewno. Tutaj coś jest. Golfowe karkołomne. Ej, no miały być jakieś nowe miejsca, a ja tutaj widzę, że tak szczerze mówiąc, to dużo się nie zmieniło poza tymi miejscówkami, gdzie były. Gdzie były? Farma się trochę zmieniła, dodali jakieś siano z tego co widzę. Dobra, wylądujmy tutaj. Na tej jeziorze. Z tego co widzę, nie ma już dokładnie jeziora. What the fuck? Czy wy widzicie, co tutaj się stało? Zbierzmy trochę surowców, bo nie wiem, czy będę mógł normalnie tutaj zejść. Podniosło nam wysepkę. Ludzie tutaj gadali, że będzie wulkan. A tu nie ma wulkanu. Tylko teraz pytanie. Pytanie, w jaki sposób stąd można zejść? Aha, okej, okay, dobra. Czy jak wpadniemy. Kevin! Kevin wrócił! Czekajcie, czyli rozumiem, że jak tutaj wpadniemy, to wylatujemy do góry. Wow! No dobra, polećmy na jakąś runę, zobaczmy, co się tutaj zmieniło. Nice. Aha, to są te kamienie nowe, dobra, to jest to, co nam sprawia, że jesteśmy niewidoczni, tak?
O cię chuj. Ej, no ludziska, nie? To jest po prostu kozackie. Można to przerwać? Tak, tutaj przytrzymując prawy przycisk myszy możemy to przerwać. Czy jest jakiś timer, który nam pokazuje, za ile to się skończy? Ej, podoba mi się ten sezon, nie? Nie było takiego jakiegoś dużego hype'u związanego z tą kostką. Ale powiem wam, że się postarali i zrobili coś fajnego. Nie jest źle, moim zdaniem. To z tą wyspą i Kevinem, który unosi ten kawałek mapy, jest dla mnie naprawdę spoko. Zakaz pływania. Dobra, podlećmy jeszcze sobie do góry. A właściwie... Czy ja mogę tutaj się zabić w jakiś sposób? Chyba nie mogę. Muszę spać z wysokości. Chciałbym polecieć w inne miejsce jakieś, które dodali. Bo tylko tutaj zmieniony jest loot lake w tym miejscu. Chyba już starczy, powinienem się już zabić spadając. Dobra, luknijmy sobie na inne miejsce. Tam też rozwaliło. Nic tutaj na mapie się nie zmieniło za bardzo, poza tymi kilkoma rzeczami, które tutaj widać. Jest jakiś zamek dodatkowy. Nie wiem, może coś przeoczyłem. Zbierzmy sobie tą lamę, bo musimy jakoś wejść tam na górę. Zbierzmy sobie tą lamę, bo będzie to naprawdę długi materiał. Nie spodziewałem się, że aż tak długi. O, czekajcie, mamy rift. Okej. No powiem wam, że kurde, nie wygląda to źle nawet ten zameczek tutaj. Coś nowego w tym miejscu, jak się zmieniły widmowe, tu się nic nie zmieniło. No zamek całkiem spoko, nie? Skrzynek tu trochę jest do otwarcia. Ło, i to jest całkiem sporo tych skrzynek, tu może się zrespawnować z tego co widzę. Dobra. Kilka miejscówek do zebrania itemów też jest. Pytanie teraz, gdzie polecimy dalej? Trzeba się rozejrzeć. Tu się nic nie zmieniło. Wioska wikingów jak była, tak jest. Tu dookoła runy są te kryształy. To mi się podoba z tą wyspą, to jest akurat fajny bajer. Czy coś tu jeszcze się zmieniło? Wydaje mi się, że nie. Są jakieś nowe lokacje, ale ich kompletnie nie ma zaznaczonych, ja ich nie widzę przynajmniej. Wróćmy sobie tu do góry. Tu jest kolejne miejsce rozwalone przez kostkę. Zabije się? Chuja tam. No nie, się zabijemy. Dobra. Trochę drewna. Tak jak patrzę, to tutaj już dużo więcej się nie pozmieniało. Tutaj też miejsce, gdzie można zawsze wylądować. Dusty już się wcześniej zmieniło. Pomidorowy również. Słone strzechy się nie zmieniły. Lecę na farmę jeszcze zobaczyć, bo jakieś siano tutaj jest dodane. To mnie troszeczkę, szczerze mówiąc, interesuje, bo moja miejscówka ulubiona to właśnie farma.
Okej, okay. Weźmy może sobie ten kamień na szybkości. Fuck, jak to zajebiście wygląda. I super, że nie ma w końcu tych pól grawitacyjnych. To mnie tak bardzo cieszy. Tutaj widać, że domek zaczęli odbudowywać po tej kostce. What the fuck, co oni tu zrobili z tym sianem? Czy można w ogóle przez to siano przejść? Serio? I ono daje drewno, lol. Są skrzynki poukrywane w nim. Nice. No nie powiem. Fajnie to zrobili. Będzie można troszkę więcej drewna sobie sfarmić, tylko że... No, znaleźć kogoś w tym sianie będzie graniczyło według mnie z cudem, nie? Wydaje mi się, że nic więcej się nie zmieniło. Lecę jeszcze zobaczyć, czy są rifty i będziemy już kończyli ten filmik. Strasznie długi on wyszedł, strasznie długi ten materiał. Dzisiaj chciałbym jeszcze wrzucić dodatkową gierkę. Dodatkowo pierwszą moją gierkę, którą zaraz będę nagrywał z chłopakami. Oni już grają, a ja tutaj wszedłem, żeby zobaczyć co i jak. No powiem wam, że riftów już nie ma z tego co widzę. Żadnego nie ma. A nie, rifty są, okej, okay, dobra. Czyli rifty zostały, super. To akurat mnie cieszy, że to zostało nadal. No dobra. Wydaje mi się, że nic więcej już tutaj na mapie się nie zmieniło, poza tym obszarem i tym. Coś jeszcze niby się zmieniło, ale ja tutaj nie jestem w stanie tego zobaczyć. No i oczywiście te wszystkie runy się pozmieniały na jakieś obszary, gdzie można lądować. Dobra, widzimy się w kolejnym filmie na moim kanale. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, no to zostawcie kciuka. Suba na kanale. Kolejny filmik z Fortnite'a to będzie moja pierwsza gierka w tym sezonie. No i co? Dzięki za oglądanie. Widzimy się na streamie i w kolejnym filmiku. Trzymajcie się. Cześć, hej!